Na początku maja w Brodnicy ruszył punkt szczepień powszechnych. Trzy stanowiska do podawania szczepionki przeciw COVID-19 utworzone zostały przez Starostwo Brodnickie i Zespół Opieki Zdrowotnej w pomieszczeniach Szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Taki obowiązek, proste. Punkt został zatwierdzony przez Komisję Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeszedł także przegląd sanepidu brodnickiego. Spełnia wszystkie warunki, które zostały określone w wytycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działa w szkole przy ulicy Karbowskiej. Dzisiaj co prawda drugi dzień matur, ale jak Państwo widzą, nie koliduje to z działalnością punktu szczepień masowych. Inne wejścia, inne pomieszczenia, inne drogi nie krzyżują się. Wszystkie wymogi są spełnione. Będziemy szczepić tygodniowo około 2000 pacjentów z możliwością w każdej chwili rozszerzenia, jeżeli będą szczepionki, ilości obsługiwanych przez brodnicki punkt. Rejestracja pacjentów odbywa się na miejscu w punkcie szczepień. Rejestracji można także dokonać samemu wcześniej internetowo lub telefonicznie. Każdy pacjent, który zgłosi się do punktu szczepień masowych, musi wejść do rejestracji. Pani będąca w rejestracji pomoże mu w wykonaniu ankiety, jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić samodzielnie. Potem pani rejestrująca przyjmie tego pacjenta w rejestracji, będzie to pacjent zarejestrowany i potem wskaże ścieżkę, do którego punktu szczepień ma się zgłosić, bo są trzy punkty szczepień, czyli 1, 2, 3. Otrzyma karteczkę od tej pani, do którego punktu ma się zgłosić. Będzie jeszcze osoba na przykład pewnie z wojska, która po prostu też pomoże pokierować tego pacjenta w odpowiedni punkt, żeby trafił każdy pacjent, który przyjdzie tutaj. Na pewno dowód osobisty trzeba mieć z sobą, ale tak naprawdę mogą pacjenci przychodzić z wykonaną już ankietą samodzielnie, bo są to ankiety ogólnie dostępne na platformach GOV, gdzie może pacjent wydrukować sobie taką ankietę i przyjść już z gotową wydrukowaną ankietą, ale musi zawsze trafić do punktu rejestracji, żeby ta pani po prostu sprawdziła, czy ten pacjent jest zarejestrowany na dzisiaj i czy może się odbyć jego szczepienie. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, go nie będzie w systemie, może go ta pani zarejestrować na kolejny, pierwszy, wolny termin. Ja serdecznie zapraszam do szczepienia. To jest jedyna metoda w tej chwili, ażeby uchronić się przed tym niezwykle zjadliwym wirusem. Zresztą, proszę Państwa, widzimy, co się dzieje w szpitalach, ile następuje zgonów, ile jest powikłań. Dlatego przypominam, jakie są metody rejestracji. A więc po pierwsze można dzwonić na infolinię. Numer infolinii to jest 989. Druga metoda to jest rejestracja elektroniczna poprzez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Trzecie to kontakt telefoniczny lub osobisty z wybranym punktem szczepień, czyli z naszym punktem szczepień i też numer podaję 530 414 813. Kolejna metoda to wysłanie SMS-a na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści szczepimy się i wówczas z drugiej strony zostaniecie Państwo poprowadzeni przez całą tą metodologię rejestracji. Dlaczego warto się szczepić? Ponieważ warto się szczepić, bo chcę mieć kontakt z rodziną, z otoczeniem, z pracownikami oraz z klientami w terenie. Szczepię się, bo to bezpieczeństwo moich bliskich, moich współpracowników, ale też i moje. Powiem brutalnie, szczepię się, bo mam możliwość, której co po niektórzy nasi bliscy znajomi nie doczekali. Żeby wreszcie ta jakość naszego życia się poprawiła, żeby nie było zachorowań, zgonów, żebyśmy wreszcie żyli szczęśliwie i bezpiecznie. Ja osobiście zaszczepiłem się również dlatego, żeby ten napis można było jak najszybciej zdjąć, żeby w miejsce tego oddziału, który był stworzony dla pacjentów w krytycznym stanie zdrowia wywołanym infekcją SARS-CoV-2, żeby w tym miejscu mógł wrócić dawny oddział pediatry. Szczerze mówiąc, dlatego, żeby łatwiej podróżować, korzystać z różnych atrakcji i tego typu
festiwali, meczy, no głównie dlatego. Szczepmy się, drodzy Państwo, żeby wreszcie spotkać się w plenerze, na festynie, w kinie, w teatrze, w restauracji, w kawiarni. A będzie to możliwe, kiedy się zaszczepimy. Bądźmy odpowiedzialni, wróćmy do normalności. Poprzez szczepienia to osiągniemy.